14 marzec 2022 rok. I dzisiaj tak pierwszy raz tak prosto z węża podlewam tutaj w karni banany, dlatego że nie miałem wcześniej pompy. Pompa była w tunelu, a tutaj tak tylko z panewki podlewałem. No ale dzisiaj jadę już z węża ładnie, elegancko robię im prysznic. No i zauważyłem, że dwart kawędzisz, o tutaj pokazuję, ma brzuch, czyli będzie kwiat niebawem. Długo się ociągał skubaniec. Grand Nine już dawno, znaczy no niedawno, ale owoce już dojrzały, zjedzone, a ten dopiero kwitnie. No, w porywach jak liście są podniesione do góry na pionie, to jego wysokość jest jakieś 2,80 m bodajże. Ma drugiego odrosta, takiego podobnego już wymiarami do siebie. No i kilka takich maluchów. No, z racji tego, że kwitnie, to no, trochę go więcej tutaj zmocza. Na pewno wody potrzebuje teraz. Tu jeszcze widzę takie białe kulki, biały nawóz, to jest nawóz potasowy, dostały te banany. Dlatego, że wskazany jest taki nawóz, kiedy zanosi się na kwitnienie banana. No i kilka tygodni temu im podsypałem tutaj wszystkim, dlatego, że to wszystkie kwitną albo będą kwitły lada dzień, lada tydzień, albo lada miesiąc, także na pewno nie zaszkodzi taki nawóz. To jest taki nawóz naturalny taki. Dobra, to na tyle. A jeszcze mu tutaj po brzuszku pomasuję. No, wyraźnie widać, jaki nabrzmiały jest tutaj w tym miejscu.